Cześć, witajcie. Tym razem zaprezentuję Wam serwera Piaskownica. Przypominam, znajdujemy się na serwerze Piaskownica, czyli na serwerze, który Wargaming wymyśliło sobie, żeby testować pewne rozwiązania. Rzeczy, które tutaj mamy, niekoniecznie muszą wejść do WOTA w takiej formie, więc spokojnie radziłbym podchodzić do wszystkich rzeczy, które tutaj się znajdują. Prezentowałem Wam wszystkie te lighty 10-tierowe poza tym pojazdem. Jest to AMX-13-105. Mamy tutaj armatę, jak sama nazwa czołgu wskazuje, 105. Czas skupiania 2,3, celność 0,4, czyli lepiej niż oczywiście Sheridan, Testo Light Tank czy WZ-132-1, chociaż on miał chyba taką samą 0,4. Nie, 0,42, czyli mamy lepsze parametry. Jeśli chodzi o penetrację, 234 na pociskach zwykłych i 280 na pocisku premium. Pociskiem premium są tutaj hity. Tu jest zauważalnie już duża różnica pomiędzy pociskiem zwykłym a pociskiem premium, wynosząca prawie 50 penetracji. Na tych innych pojazdach różnica między pociskiem zwykłym a goldowym wynosi, no widzicie, na T40 tu wynosi tylko 18 średnich penetracji, tutaj 34, no troszkę więcej. Tu około 40-38, natomiast największa różnica pomiędzy pociskiem zwykłym a pociskiem premium jest na tym AMX-ie. Zastanawiam się, czy to nie spowoduje, że wielu graczy, gdyby te parametry zostały, grałoby na amunicji premium. Mamy tutaj po 3 pestki w magazynku, jak widzicie. Tak, po 3 pestki w magazynku, a każdy z tej pestki zadaje uszkodzenia średnie 390, czas przeładowania pomiędzy pociskami jest 2,73, czyli całkiem sporo. Na magazynek możemy tutaj zrobić, to jest 1170 uszkodzeń, czyli no jak na 10 tier na magazynek. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Czas przeładowania 33 sekundy, oczywiście można to zejść, można z tego jeszcze oczywiście poschodzić dzięki załodze racji bojowej. To akurat racji bojowych nie mam, no bo one są za golda. Ale dobra, jeśli chodzi o prędkość maksymalną 68 km na godzinę, prędkość cofania 22 km na godzinę, zasięg widzenia, tutaj się pytaliście w tamtych pojazdach, więc sprawdzimy też tutaj, no ale to z załogą mam 482 w tym momencie. Z załogą z biją i oczywiście z osłoniętą optyką, więc to idealnie tego nie oddaje. Dobra, tyle z garażu. Tak wygląda koncepcja lighta 10-tierowego, który znajduje się na Piaskownicy. Zobaczymy, jak będzie sprawdzał się w boju. Jestem ciekawy, czy rzuci mnie na inną mapę aniżeli stepy. Na razie, jak widzieliście, inne materiały, no przetestowaliśmy różne warianty, różne czołgi. T49 na 10 tierze, czyli Sheridan, a właściwie to jest jakiś prototyp Sheridana, bo to wygląda dość dziwnie. Nie do końca mnie zachwycił, ale pamiętajmy, że jeszcze to może 10 razy się zmienić. To jest też działo, tam ja jeździłem na dziale właśnie na typowym trollu. On też wymaga specyficznej gry. Bardzo dobre wrażenie zrobił na mnie zarówno czołg radziecki ze względu na swoją fantastyczną mobilność i średnie uszkodzenia, znaczy dobry czas przeładowania przy tych uszkodzeniach 320, i o dziwo przy takiej celności to działo się dobrze spisywało. Niemiecki Light również zapowiada się ciekawie ze względu na najlepszą celność ze wszystkich Lightów, a znowu myślę, czołg chiński jest takim wypośrodkowanym też pojazdem, też dość uniwersalnym. Więc pytanie właśnie, co będzie z tym magazynkiem? Dlatego, że 90, która była, która aktualnie jest, jak to nagrywam, na 8 tierze, może na magazynek zdjąć, może na magazynek naprawdę zrobić kukuł czołgowi na swoim tierze, czy komuś niższemu, a nawet właśnie wyższemu tierowi, jeżeli jest troszkę już nadgryziony. Batchatillon, czyli met na 10 tierze, również na magazynek może zrobić krzywdę. Natomiast tutaj no, tych uszkodzeń mamy tylko z 1170 średnich, no to możemy sobie pozwolić na zdejmowanie kogoś w drugiej fazie bitwy, jeżeli będzie dość mocno obity. No chyba, no, że będzie nas rzucało na przykład
na topce i będziemy walczyć z jakimiś ósemkami, no bo tak w przyszłości ma to wyglądać, więc na przykład jak spotkamy jakiegoś TDK osmotierowego, no to już takim jednym magazynkiem będziemy mogli mu zagrozić. Mamy mapę Prochorowka. To jest niezła rzecz, tylko że przy takiej ilości czołgów lekkich jechanie w krzak, no na linię 1 tak daleko może się szybko zakończyć moją śmiercią, ale z drugiej strony kiedy jak nie teraz, o zobaczcie jak ten radziecki czołg, no nie mogę, no tak mi się podoba ten radziecki pojazd, na razie najlepsze wrażenie na mnie zrobił, zobaczymy jak na zwykłym serwerze by się to sprawdzało, a tutaj no to taki o, no wiesz, całkiem fajnie to jeździ, muszę przyznać, faktem nie przekracza 70 km na godzinę jak te wariaty o to tam pojechały, czyli te 100 LT, czy chociażby niemiecki Light. No, ale trzeba stwierdzić, nie, dobra, to jest bez sensu, żebym ja tak mocno spotował tam, bo ja i tak nie mam dla kogo spotować. Mam tylko z Centuriona ich za sobą. No, jeszcze w którego wjechałem, jak idiota. Jak na czołg francuski, to on dość przyzwoicie skręca, bo wiemy, że francuskie czołgi często skręcają jak tankowce. Grill się tam wycofał. Dzięki. Naprawdę doceniam, że we mnie wjeżdżasz. Zawsze to pomaga. Tym, żebym szybko zginął. Dobra, tu mamy... Ajajajajaj, dobra. Została nam ostatnia pestka. Dobra, dwie pestki weszły. Jest 1 do 3. Ładujemy. Centek dostał spota na bank. O, trzeba stąd chyba mu zmykać, bo raczej z tym grillem, co to 2 do 4. No szkoda, szkoda. Fajną mapę dostałem, ale nikt nie pojechał na jedynkę. Dużo czołgów pojechało na hila. Tak naprawdę nie wiem po co. I jak pancer, nic mu nie zrobię. Dobra, jest grill, no ten czas skupiania dwa... Cięszony. No i już myka tu batchat. Czas tam spadać, nie wyspotował mnie, ale 2 do 5, więc... Szału nie będzie, a pewnie w następnej bitwie dostanę 2 do 6. Dużo gorszą, ale jestem zaskoczony, że dość spoko się to zbiera i dość fajnie skręca mimo wszystko, jak na Francuza oczywiście. 2, 2, 7, dupa, dupa. Pograne niestety. Nie mam już co uciekać. Gdzieś tu ewentualnie skrócić. Miejsce 100 to nawet nie zwieje. Dobra, tam jest seta. Marcik. Stopą nie jedzie, chociaż to... Dobra. Mam magazynek. No i... Niestety, dobra, ten się może utopi, wariat. Ja jeszcze ładuję. Dobra, on się utopił. No nie! Serio? Miałem nadzieję, że kurde, no, że Arta nie zdejmie mnie na hita przy takiej ilości hapsów, przy obecnych standardach artylerii.
Ale mimo wszystko 2300 udało się zrobić. Miałem nadzieję, że jeszcze chociaż zabiję z jedną artę. Nie udało się, no nie udało się, no ale nic na to nie poradzę, chociaż... No jeśli chodzi o walory jezdne, no to na pewno nie są złe, ale... Trzy pestki na magazynek... Mało. Obawiam się, że ten czołg będzie dużo mniej uniwersalny niż na przykład... Znaczy, że ten czołg będzie jak to ująć? Nie będzie tak uniwersalny jak czołg radziecki, chiński czy niemiecki. Będzie sytuacyjny, tak jak Sheridan. Sheridan jest również mocno specyficznym czołgiem ze względu na haubice, jeżeli zdecydujemy się na niej grać. No więc tutaj również ten pojazd będzie specyficzny ze względu na swój magazynek. Ale zobaczcie, 2300 uszkodzeń to był topowy wynik. No troszkę śmieszne i smutne, no ale nic, to była pierwsza bitewka, pojedziemy jeszcze drugą. No i mamy kolejną bitewkę, tym razem Karelia, aczkolwiek jest to ta chyba już nowa wersja Karelii, patrząc na minimapę. Standardowo, chociaż tu teoretycznie mógłbym powalczyć o Hila, ale nie. Magazynkiem i tak bym nie zdjął nikogo. Przypominam, są tutaj tylko trzy pesteczki. Więc podjedziemy sobie tutaj. Od nich tam jedzie. Nie, to kurde, to jest... Dum. Dobra, tu jest WZ. Teoretycznie mogę go zdjąć na magazynek, ale jak go nie zdejmę, to będzie dupa blada. Okej, czy ma to jakiegoś kumpla? Do dupy wymiana, dobra. To ich jest dwóch. Jak killerów. No serio, idź ta z tą. No i fantastycznie. Starczyło. We dwóch przyjechali, mam pozamiotane. To był głupi ruch, żeby tu przyjechać. Ajajajajaj, ułamek sekundy. No niestety ten czas przeładowania, widzicie. Niecałe 3 sekundy przy 3 peskach. Moim zdaniem trochę przydługi jest ten czas przeładowania w AMX-ie. Przy tak małym potencjale na magazynek powinien mieć krótszy przestrzał między pociskami. No dobra, zrobiło się 2 do 5. Wkurza mnie, że muszę tyle czekać, żeby grać tymi lightami. Szybko padło. Walka o Hila też byłaby bez sensu w sytuacji, kiedy on... Tyle czołgów kampi. No ciężko lightami coś zagrać. No ale dobra, no chociaż z tej bitwy można zauważyć, że teoretycznie, gdyby ten czołg miał 2,5 sekundy między pociskami, to byłby trochę bardziej użyteczny. No bo jednak na magazynek i tak, zwłaszcza w pierwszej fazie, za wiele nikomu nie zrobi. Dobra, nie ma co tu nawet patrzeć na wyniki, bo za dużo nie postrzelałem. Zagramy jeszcze jedną bitewkę, zobaczymy co nam da wtedy. No i mamy ostatnią bitewkę. Tym razem wylosowało nas na mapę... O, cześć Matrix. Na mapę linia Siegfrieda. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Ciekawe losowanie, bo jest bardzo dużo lightów. I nawet jakieś dziewiątki. Łe! Znowu grzebali coś na tych losowaniach.
No jak kard... No zobaczcie, no przecież ruskie coś, nie dość, że niezauważone. No wychyluj. No i... O, 400. 416, jako chodzą podjechać. Ago arty długo. I WZ, i TVP tam jest. Okej, dobra, jestem WZ. Ej, kalafior. No ding, no bo wieża, nie? I dupa, i teraz ładujemy się. Dobrze. Kurna, tam jest 113. Tu umierają. Ja pierdziela, no jak ja mam testować 04? No ja mam powiedzieć o tym czołgu, jak jestem w stanie jeden magazynek przeładować. No ale kamuflaże tam, te lighty to mają niezłe, nie? WZC po prostu. I zniknął. Dobra, jest ten. Nie, no ten czas... Dobra, jest na gęsi, to może go skończę. Ten czas przeładowania jest tragiczny pomiędzy pociskami. Znaczy, może nie tragiczny, ale powinien być lepszy przy trzech pociskach. I do 8. Uciekać. No i... No, TVPX, super. No, weź coś zrób TVPX-owi, jeszcze tyle czasu ładowania. Nie. Mam wrażenie, że ktoś nie pomyślał o balansie tych czołgów, serio. Wolał grać 90 na... Wolałbym grać 90 na dychą niż tym Francuzem. No nie podoba mi się. 1170, tak, średnich uszkodzeń, ładowania 30 parę sekund. Czas przeładowania długi i tyle. No, za wiele nie mogłem zrobić. Dobra. W każdym razie, no tak wygląda MX. Moim zdaniem trzeba pomyśleć jeszcze nad koncepcją tego czołgu, bo przynajmniej tutaj, w tych trzech bitwach, to tyłka on nie urwał. Cholera wie, jakby się sprawdzał na normalnym serwerze. Dobra. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału. No i cóż, widzimy się w następnych filmach, a na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.